wyedukować w tym zakresie. To jest kluczowe, naprawdę bardzo ważne. Słuchaj, tak się zastanawiam, bo nie wiem, czy omówiliśmy wszystkie trendy, bo nie wiem, czy nie zakończyć tego odcinka w tym miejscu, tak? Czy chciałbyś jeszcze coś dodać odnośnie trendów, a później byśmy przeszli już stricte, jak to przekłada się na marketing, tak? Czy jak to przekuć marketingowo. Myślę, że jeszcze dwa tematy, które możemy poruszyć, no to proszę. Tak bardzo zmierzając ku końcowi. To jest ogólny kierunek zdrowie, fit, superfoods. Są wszystkie elementy, na które ludzie coraz większą uwagę zwracają, więc znowu wracam, to wszystko się zazębia. Świadomość, kuchnia roślinna, czy teraz modne kiszonki, które są tak naprawdę polskim specjałem, a na całym świecie nagle zyskują. I znowu tutaj wtrącę tą rozmowę wczorajszą z profesorem Jarkiem Dumanowskim. Mhm. Dokładnie mówi to samo. Kiszonki to jest nasz narodowy specjał i absolutnie zyskują teraz na mocy. Znowu wracają do łask, a on mówi właśnie te dziesiątki czy nawet setki lat temu te kiszonki... No, wtedy nie znano, dlaczego one w ogóle powstały. Innego tak? sposobu konserwowania żywności. Dokładnie, to nic innego jak konserwowanie żywności. Kiedyś inaczej nie dało się tego robić, jak tylko poprzez różnego rodzaju kiszenie, marynowanie i tak dalej, i tak dalej. Tak? To są nasze specjały, my to naprawdę historycznie mamy, to mamy świetne przepisy. Nasz produkt na eksport. Absolutnie, tak, także to nasza gastronomia w ogóle powinna tym aż tętnić to pokazywać przyjezdnym, więc warto w ten trend iść. Bez dwóch zdań. No właśnie, tu mamy kolejny trend, którym jest lokalność tego produktu naszego, prawda? Więc zamiast borówek są jeżyny, zamiast oleju kokosowego może być olej rzepakowy i tak dalej. Więc to wszystko znowu wraca do tego, żeby coraz bardziej się kierować do wewnątrz z tym produktem. Ja tutaj sobie od razu podkreśliłem, tak, jeżyny versus borówki. Borówki, borówka amerykańska to jest polski owoc. Tylko wtedy się nazywa jagoda. Tak? Okej. Okay. No. Okej, okay, dobra. Tak, ale to jakby też trzeba mieć świadomość tego, że rzeczywiście te, które kupujemy, borówki amerykańskie, bo one tak się nazywają jakby tak potocznie w sklepach, no to to, że to nie z Ameryki do nas przyjechało. To zależy w jakiej części Polski. Tak? Tak, bo na przykład my w Krakowie mamy obwarzanki, a wy macie precle. Okej. I to trochę to nazewnictwo też. Ja jestem ze Śląska, mieszkam w Krakowie, ale obsługujemy klientów w całej Polsce, więc są tego typu niuanse językowe, które no, wpływają bardzo. A najlepsze jest to, że ktoś w Galerii Krakowskiej otworzył stoisko z tym obwarzankiem i jest napisane precle krakowskie. I wszyscy mają z tego niezłą... Ma gości? Nie ma. No właśnie. I zastanawiasz się dlaczego? Myślę, że mogę się kiedyś przejść do właściciela i go uświadomić. Może właśnie co trzeba. Jest, co jest problemem, więc jest automatycznie jest najbardziej nieautentycznym biznesem. To prawda, ale wiesz co, ja mam prośbę, najpierw zapytaj się skąd on jest. No tak, właśnie wydaje mi się, bo jeżeli on jest rzeczywiście z Krakowa, no to skąd w ogóle taki pomysł? Tak. W takim razie, skąd taki błąd, takie faux pas? Myślę, że nie jest. A jeżeli właśnie nie, no to właśnie skąd w ogóle wpadł na to? No to, tak. To ciekawe, bez sensu zupełnie. Dokładnie. Więc... To tak jakby w Poznaniu zrobić knajpę opartą na ziemniakach i napisać rzeczywiście ziemniaki, a nie pyra poznańska. Tak, no. tak. Zupełnie bez sensu by było. Tak? Dokładnie. No okej, dobra. Coś jeszcze? Myślę, że ostatnim, który trochę też podkreśla to wszystko, o czym mówiliśmy, to jest, że coraz częściej mówi się o lokalach gastronomicznych, że są po prostu uczciwe. Że dają fair jedzenie, w fair cenach, że to wszystko jest takie, trochę też się podkreśla właśnie taką, powiedzmy, bliskość, rodzinną atmosferę, ale bardziej chodzi nawet o to, jak się gotuje po prostu, że to jest wszystko takie z sercem, przemyślane, nie nadęte, nie on-e, i to jest coś, co ludzi w tym momencie pociąga. Po blichtrze nano kuchni, prawda, chłodzenia azotem i tak dalej, tego całego show molekularnego, wszystko znowu wraca do prostoty, dlatego, że po prostu podać tą marchewkę, trochę złamaną na patelni, ale żeby ona smakowała jak marchewka. No i myślę, że to jest taki trend, który po prostu już
jest coraz bardziej staje się standardem na rynku. Mhm. I tak będzie. Jasne. No dobrze, Michał, myślę, że tu postawmy kropkę. Tak, jasne. Na razie. Mamy bardzo dużo jeszcze do omówienia, ale zostawmy to na drugą audycję, na drugi odcinek, do którego już zapraszamy teraz. Będziemy tak naprawdę nawiązywali mocno do tych trendów, które przedstawiliśmy w tej części. Tak. Tylko będziemy teraz mówili o tym, te trendy, jakie stanowią wyzwania tak naprawdę marketingowe. Tak. Jak to przekuć teraz w sukces, bo to jest kluczowe, czyli no przed Wami, myślę, ciekawy, przed nami i przed Wami, słuchacze, bardzo ciekawy odcinek, no bo dowiecie się naprawdę kilku ciekawych rzeczy teraz, jak w te trendy wejść, wykorzystać je, tak, i przekuć marketingowo w sukces. Na fali. Tak, jak popłynąć na fali, zdecydowanie. Także dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Michał Nowakowski z Appetite For. Dziękuję, Michał. Dziękuję. Ja nazywam się Rafał Krzycki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na www.choreka.pl.